Mateusz Sosnowski, po przegranej z Michałem Pachem na gali Babylon MMA 11, no chyba jesteś zawiedziony, patrząc po twojej minie. No tak, jestem zawiedziony. Nie zrobiłem dokładnie tego, co trzeba. Trochę nie wyszedł mój plan. No ale co, to taka moja pierwsza walka w tej formule na większej gali, więc no jestem w ogóle bardzo, bardzo zadowolony, że do tej walki doszło, pomimo tego, że zmieniono mi limit wagowy na dzień przed. Musiałem jeszcze uciąć 7 kg w 12 godzin, ale jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, że miałem taką szansę wyjść na tej gali i zawalczyć. Właśnie nie wyglądasz na 80 kilo. No bo poszło trochę do góry, ale naprawdę na 12 godzin przed musiałem zgubić jeszcze 7 kilo do kategorii, która była zagmatwana, bo początkowo miała być to kategoria średnia. Po czym w wyniku takich kontaktów bardziej klubowych wyszło, że ma być to kategoria półśrednia, a finalnie wraz z Michałem, no i też Albertem tutaj i moim trenerem Mikołajem też ustaliliśmy, że wyjdzie to na catchweight 7-9, nie? Warunki fizyczne chyba były znacznie na twoją korzyść, zasięg ramion i wzrost. Czułeś to w walce? Tak, czułem zdecydowanie, no ale jak widać jednak wyszło to doświadczenie i nie do końca potrafiłem z tego skorzystać. Zapytam o ten łuk brwiowy, co tam się stało, czy to rozcięcie, czy coś więcej możesz powiedzieć na ten temat? Rozcięcie tak naprawdę trafił, przez tą jedną walkę poczułem tylko ten jeden cep, lewy cep z góry, który wiedziałem, że może po prostu dojść. Trafił mnie tym cepem, rozciął mnie tym cepem, ale absolutnie nie zamroczył, ani mnie nie podłączył. Jak tobie się walczyło właśnie na takiej gali, jaką jest Babylon MMA? Bardzo fajnie, super gala. Jedyne czego żałuję, że nie było to jednak pro i nie było 3 razy 5 minut. Może miałbym trochę więcej czasu, żeby coś zrobić, nie? A właśnie były w ogóle rozmowy, żeby to była walka pro, czy od początku to było semi pro i ty na to się zgodziłeś? Semi pro, ale też dla mnie było to trochę na rękę, że mogłem sobie wrócić po dłuższej przerwie roku, bo startowałem głównie amatorsko na Almach i po prostu po takiej dłuższej przerwie chciałem wrócić, może jeszcze nie w pełnej zawodowej formule, ale takiej semi-pro właśnie na większej gali jak normalna. Z czego wynikała ta przerwa? No też trochę życie prywatne, też trochę chciałem pójść w trochę inny sport, bardziej chciałem popracować w zapasach, w grapplingu. Potem postanowiłem podszlifować stójkę, no i koniec końców nie startowałem na zawodach, a bardziej szlifowałem samego siebie. To co sprawiło, że jednak MMA? Że jednak... Czy to będzie to, że co wybierasz na przyszłość? Tak, zdecydowanie. Już powoli były tam rozmowy na kolejną walkę, na kolejną, więc cały czas chcę w to iść. Bardzo mi się ten sport podobał, mam nadzieję, że dałem fajną walkę. Niejednogłośna decyzja też wynika, że jednak nie było to totalna dominacja z jego strony. Ale bardzo się cieszę jednak, że mogłem tutaj zawalczyć. To kiedy możemy spodziewać się ciebie ponownie w klatce? Wstępne rozmowy były na początek przyszłego roku, myślę coś koło lutego, ale nie chcę nic tutaj nic mówić, nic obiecywać. Na razie trzeba znowu zrobić formę, dobić tą kategorię wagową taka, jaka ma być i wystartować w tej formule jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.